A ja Was witam. O, za dużo, za bardzo mi się gotuje. Witam Was w niedzielne popołudnie już, bo 14 godzina. Zaraz będziemy jeść rosół, który się właśnie gotuje. Trochę za bardzo się gotuje. Mogłabym w zasadzie jeszcze... O, chyba tak zrobię, że doleję trochę wody, bo zależy mi na rosole, który będzie jeszcze na przyszły weekend, bo przyszły weekend, ja sobie zamrożę jeszcze troszkę tego rosołu, bo w przyszły weekend, no i teraz nie będzie już się za bardzo gotował. Jeszcze myślę, że tak do z pół godzinki będziemy jeść. W przyszły weekend nie będę robiła rosołu, tylko to już będzie ostatni weekend, który tutaj na tym mieszkaniu spędzamy, w ogóle spędzamy w Anglii, i jego sobie jeszcze wykorzystamy właśnie w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, czy na zupę, czy na mówcie mi co. Czy normalnie jako rosół po prostu zjeść, chociaż taki, wiecie, mrożony rosół to jest taki już wodnisty, bo on najdzie tą całą, jakby tym całym szronem, tym z zamrażarki, wiecie, tą wodą, i już nie jest taki dobry jako samodzielny rosół. Ale muszę Wam powiedzieć, że dodałam właśnie post na Instagramie, że tak długo jakby na tej indukcyjnej kuchence uczyłam się, jakby próbowałam robić rosół, czasami mi wyszedł, czasami nie, i po prostu byłam zła na siebie, że ten rosół tak mi czasami wychodzi, czasami nie, i co ja robię źle. Ale wiecie co, wzięłam się na sposób mojej babci, która robiła rosół, chociaż ja robię trochę inaczej, bo ja dodaję odrobinkę wegety. Nie dlatego, żeby był żółty, bo on jest mimo wszystko w sobie żółty, ale taki jest bardziej wyrazisty w smaku. I tak jak możecie zobaczyć, że ja mam tutaj mieszankę mięs, jest kawałek wołowiny, jest kawałek kurczaka, jest noga indyka. Pierwszy raz taki w ogóle, taki na bogato, bo zawsze tą nogę z indyka jakby Mirek mi ćwiartuje na pół. I mamy po prostu na dwa rosoły jakby, tak? Natomiast tutaj powrzucałam wszystko, już całe mięso, które miałam. Jeszcze mi pałki zostały, ale to w któryś dzień obiad zrobię po prostu pałki. Już jestem, może tak właśnie lepiej będzie, bo będę teraz nawijała o rosole. A propos jeszcze tego rosołu, to właśnie wzięłam się na sposób mojej babci, która obgotowywała mięso, najpierw myła i dopiero później w świeżą wodę wstawiała rosół, jakby po raz drugi. Więc to jakby, jak robię w taki sposób właśnie jak moja świętej pamięci babcia, to mi rosół właśnie zaczął bardziej wychodzić, bo nie wiedziałam, jak mam robić. Ponadto wiecie, też ta cebulka, ja ją dodaję po prostu taką zwykłą, samą, normalnie, tak? Wkładam po prostu nieopaloną niczym cebulkę. Ideolo. Wkładam po prostu niczym nieopaloną cebulkę, bo nie mam takiej możliwości, żeby na gazie opalić. Ale wiecie co, wydaje mi się, że kuchenka gazowa jest najlepsza do robienia rosołu. I wydaje mi się, że wiecie, te wszystkie te indukcje i tak dalej, to jest może, wiecie, fajne i tak dalej, ale mnie się to wcale nie sprawdza. I chyba w nowym domu będę miała kuchenkę gazową, bo ona mi się sprawdzała najlepiej. I chyba będę chciała, bo wiecie, też tą kuchenką gazową można sobie podkręcić troszeczkę bardziej płomień, można sobie tak zrobić, żeby aby ten rosół pyrkał, natomiast tutaj ma się te stopnie i czasami na przykład dwójka jest za niskie, że się nie gotuje, trójka jest za mocno i trzeba czekać po prostu na to, aż
aż się doleje wody właśnie, albo odkryje pokrywkę. W ogóle ja ten rosół bez przykrycia gotuję, więc wydaje mi się, że bez przykrycia to jest fajny pomysł, żeby ten rosół wyszedł, jak ktoś ma problemy. Dobra, bo ten wstęp już tak długo trwa. Zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszego vloga, pogadankę, bo trochę spraw, nie ukrywam, że chciałabym poruszyć w tym vlogu, więc może zapraszam na kanapę. A rosół jeszcze się chwilkę pogotuje, a my sobie porozmawiamy. Okej, już jestem, mam nadzieję, że mnie widać i mam nadzieję, że chociaż na ten temat mi starczy baterii, bo widzę, że mam jedną kreskę, będę się streszczała. Czekajcie, odsunę sobie troszeczkę, o. Będę się streszczała, żeby zawrzeć wszystko, co chcę powiedzieć w jak najmniejszym jakby zasobie słów, zdań. Pierwszy temat, jaki chciałabym zacząć, to może nie to, że się wytłumaczyć, ale dochodzą do mnie wiadomości, wy nie widzicie ich, bo one jakoś, niektóre komentarze, nie wiem, czy to jest związane z tym, że po prostu niektórzy ludzie z automatu w YouTubie lądują do spamu wiadomości takich ludzi, czy co, nie wiem, ale dostałam wiadomość od jednej z widzek i tą wiadomość dostałam w spamie. Nie wiem dlaczego właśnie, bo ona nie była jakaś krzywdząca ani nic. Ja na nią odpowiedziałam dosyć zdawkowo, dosyć krótko, zwięźle, bo mam wrażenie, że czasami Wam się za bardzo rozpisuje w tych moich odpowiedziach, zamiast odpowiedzieć jednym słowem, to ja troszeczkę jakby uruchamiam swoją wyobraźnię, ale dostałam wiadomość a propos filmików z podróży do Polski, że promem przecież się jedzie 4, 5, do góra 6 godzin, tam, czy tam do 5 godzin. Tak, możliwe, że tyle się jedzie, płynie z Dover. Natomiast my nie patrzyliśmy na promy z Dover, tylko patrzyliśmy na promy, które odpływają tutaj z północy Anglii, czyli z okolic Manchesteru, które płyną do Rotterdamu chyba, do Holandii. My nie patrzyliśmy na te, które płyną z Dover do Calais albo do Dunkierki, bo z Dover płyną właśnie do Francji. Natomiast tutaj z naszego tego tutaj wybrzeża, powiedzmy, płyną do Holandii. I tutaj właśnie promy płyną tyle czasu, ile ja Wam mówiłam, czyli 6, 8 albo czasami też 11 godzin. Możliwe, że z Dover płyną 4-5 godzin, nie mówię, że nie, bo możliwe, że tak jest, ale my się jakby nie rozglądaliśmy za promami z Dover. Jak zobaczyliśmy, że od nas promy płyną tak długo, bo nie wiem skąd, chyba z Liverpoolu, czy skąd tam właśnie wypływają do Holandii, więc to jest bardzo niedaleko nas tutaj to wybrzeże. Natomiast jak zobaczyliśmy, że tak długo płyną od nas tutaj, to wiecie, stwierdziliśmy, że zamiast jechać do Dover, gdzie Folkestone jest, no mijamy Dover i jest Folkestone na Eurotunnel, to już lepiej zamiast te 4 godziny czy 5 promem jechać po prostu 30 minut Eurotunnelem. Dlatego się wybraliśmy na Eurotunnel, a nie na prom do Dover. Bo Eurotunnelem po prostu było szybciej niż jakimkolwiek promem, tak? Pomijam już, ile ten rejs by trwał, jednak tym Eurotunnelem było to 30 czy 35 minut i to wszystko. No, także to chciałam tylko gwoli wyjaśnienia, że tak, bo tego nie powiedziałam, że z Dover możliwe, że są krótsze rejsy. Natomiast
W mojej wypowiedzi, że będziemy płynąć tak długo, miałam na myśli tutaj nasze wybrzeże, a nie Dover. Także to jest pierwsza wiadomość, którą chciałam sprostować w zasadzie, czy odpowiedzieć na to pytanie, bo takie pytania się również jeszcze pojawiają a propos filmików z podróży. A wiadomo, że ludzie też chcą jakby rzetelnych informacji. Ja czasami coś muszę dopowiedzieć, czego nie dopowiedziałam wcześniej, tak? A ja jestem też taka, właśnie tak jak już Wam mówiłam, że ja opowiadam w swoich filmach o tym, gdzie my jesteśmy, gdzie my sprawdzamy. Nie patrzę, znaczy nie odnoszę się do innych regionów, tak? Ja mówię tutaj o regionie, w którym my jesteśmy, czyli ten północny wschód, północny zachód Anglii. Nie mówię o Dover, bo ja tak naprawdę nigdy z Dover nie płynęłam. W ogóle ta nasza wyprawa była pierwszy raz, którą odbyliśmy do Polski autem i ostatnia. Tak, także no po prostu mówię o tym, co my aktualnie przeżywamy albo co my sprawdzamy, ale rzeczywiście tutaj w tych promach nie powiedziałam, nie nadmieniłam, że te promy, które my sprawdzaliśmy, to były do Holandii. Bardzo też dziękuję za, bo ja nagrywam teraz, za właśnie super odbiór moich filmów. Ja wiem o tym, że może przeginam trochę, wiecie, jak gdzieś jedziemy z tym nagrywaniem, z tymi częściami i tak dalej, ale to jest tak, że ja chcę Wam wszystko pokazać, że Wam chcę wszystko nagrać, a później jak siadam do edycji, to mi aż szkoda jest tego wywalać i mówię, co, no i tutaj tego nie pokażę, tu tego nie pokażę, tu tamtego, i ja po prostu wkładam wszystko, jakby edytuję wszystko i później wychodzą właśnie jakby drogi do Polski dwie części, drogi z Polski dwie części, a z Chester to cztery części w ogóle, z Londynu też chyba cztery albo trzy części, no także... Także tak to właśnie jest, że ja czasami nie wiem też nawet jak to dzielić, bo czasami po prostu mam tyle materiałów, takich ni przypiął, ni wypiął, że nie wiem jak to po prostu wszystko ze sobą połączyć. Dobra, moi drodzy, a też chcę, żeby, wiecie, moje filmy były takie chronologicznie, że nie tak, że na przykład to, co mówiłam na początku, wstawię na koniec, wycinam, albo na przykład ja nawet jak wycinam, to staram się wycinać tylko moje stęki, albo moje zacięcia, albo na przykład to, jak tak dłużej trochę pomyślę, raczej nie zabieram swoich słów w tych wycinankach moich filmowych, tylko właśnie takie stękania, bo ja nie ukrywam, że nie za dobrze mi się ogląda takie właśnie albo jakieś sapania, albo wiecie, albo na przykład jakoś jak mnie alergia weźmie akurat w danym dniu, kiedy nagrywam i kicham, parskam, smarkam, no to nie jest fajne, żeby wiecie, nie jest to fajne do oglądania, więc dlatego też staram się właśnie takie rzeczy wycinać. Dajcie znać, czy wycinać, czy... Bo ja, szczerze mówiąc, dla mnie łatwiej jest, by było nie wycinać. Ale wiecie, każdy też, każda osoba, która nagrywa filmy na YouTubie, każda ma swój jakby sposób, swoją estetykę filmową. Niektórzy nic nie wycinają. Ja na przykład czasami wytnę coś, ale to jest nie tak, że wycinam i zmieniam po prostu, wiecie, jakby kontekst rozmowy, czy nie wyrywam z kontekstu, ale właśnie staram się coś, co jest niepotrzebne, naprawdę usunąć. I to jest według mojej estetyki. Każdy ma swoją estetykę, jedni wycinają więcej i inni nie, po prostu idą tak na żywca.
Ja naprawdę się staram ograniczać te wycinki, ale dajcie mi znać, czy wy wolicie właśnie jak jest taki materiał na żywo, powiedzmy taki bez wycinania, czy właśnie wycinam jakieś niektóre rzeczy. No, jestem bardzo ciekawa, czy jaki sposób wam się jakby prowadzenia tych filmów podoba. Ja mogłabym, tak jak już mówiłam, nie wycinać nic, ale czasami właśnie takie za dużo stękam, za dużo myślę, czasami się zawieszam i tą zawiechę po prostu staram się usunąć. Jestem wobec was szczera, dlatego o tym mówię i dlatego bym chciała, żebyście wy też jakby w komentarzach wypowiedzieli się na ten temat. Dobra, kochani, nie zanudzam już bardziej, bo to będzie bardzo długi film i będę się starała go skrócić, ale to wiecie, też bez przesady ja skracam, jakby nie wycinam, tak jak już mówiłam, swoich słów i znowu gadam o tym samym. Tego też muszę się oduczyć. Gadam w jednym filmie ze 3 razy o tym samym w różnych konfiguracjach. To mnie też czasami denerwuje, a najbardziej mnie denerwuje, jak składam te filmy, bo ja wtedy, wiecie, puszczam sobie ten materiał i mówię, przecież mówiłaś o tym. No, cała ja. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy, za oglądanie tego odcinka, tego filmu, filmika, jakkolwiek sobie go nazwiecie. Mam nadzieję, że wam się podobał. I do usłyszenia następnym razem w następnym filmiku. Buziaki, trzymajcie się cieplutko, pa, pa!